Ponownie dobry wieczór. Michał Schneider, oglądają Państwo 24 godziny. Teraz mam dla Państwa, no chyba, zdjęcia dnia, które dotarły do nas z Chin. Widać na nich coś absolutnie nie mieszczącego się w głowie. To jest pewnego rodzaju motywacja. Można by złośliwie powiedzieć motywacja po chińsku, chociaż mam nadzieję, że nie jest to reprezentatywne. To, co Państwo teraz widzą, to jest szkolenie dla pracowników banku. Brało w nim udział ponad 200 osób, a ci ludzie, którzy stoją na scenie, to jest ósemka. Cztery kobiety, czterech mężczyzn, którzy też brali udział w takiej rywalizacji podczas szkolenia dla pracowników banku, ale to są ludzie, którym podczas tego szkolenia poszło najgorzej, po prostu. Im poszło najsłabiej w porównaniu do innych drużyn. I ci ludzie teraz, nie wydaje się Państwu, są karani za to, jak im poszło, są karani fizycznie, cieleśnie, obrywają. Można powiedzieć w skrócie, że to jest chłosta za pomocą patyka, którą wykonuje autor tego właśnie szkolenia. Coś, co absolutnie nie mieści się w głowie, to są dorośli ludzie, to są pracownicy banku. To jest coś zorganizowane właśnie przez ten bank. Kara, która ich spotkała, jest karą za to, że nie dali z siebie. Zanim zostali oni tak absolutnie skandalicznie potraktowani w ten sposób, zostali zapytani, a właściwie dlaczego poszło wam tak fatalnie. Na szczęście wszystko to zostało nagrane przez którąś z tych osób, które były na widowni, bo ci ludzie, ci koledzy też byli zbulwersowani. Jak to jest możliwe, że tak się dzieje? No ale widzieli to, co widzieli i usłyszeli to, co usłyszeli. A usłyszeli odpowiedź na pytanie o kiepski wynik, która brzmiała następująco. Tak odpowiadali ci ludzie. Nie daliśmy z siebie wszystkiego. Nie skoordynowaliśmy działań. Zabrakło mi nam odwagi do tego, żeby osiągnąć lepszy wynik i do tego, żeby nie być na szarym końcu rankingu. Zamiast wyrozumiałości, zamiast odpowiedzi na te wątpliwości, zamiast rady, jak osiągnąć lepsze rezultaty, co powiedział człowiek będący autorem tego właśnie szkolenia, odpowiedział to. I potem zrobił to, co Państwu pokazaliśmy. I to też niezwykłe, jakby mi się wydawało, że trudno to przebić, ale dało się przebić, albo przynajmniej wyrównać, bo nie skończyło się tylko na tym, co właśnie Państwo przed chwilą widzieli. Nie, panom podobno ogolono głowy, czy też połowę głowy, a kobietom obcięto włosy. Na tym historia się jednak nie kończy. Ciąg dalszy tej bulwersującej chińskiej sprawy już wspólnie z Kamilą Kalinczak. Witam Cię ponownie. Witam również Państwa ponownie. Zaczęli tym żyć Chińczycy, wielkie zainteresowanie, no i wiadomo, co tam ten autor tego przedsięwzięcia ma do powiedzenia na swoją obronę? Oczywiście przeprasza i ja tutaj powinnam użyć cudzysłowu, którego nie będzie widać w mojej wypowiedzi. Natomiast on rzeczywiście przeprasza, wydaje takie oświadczenie, w którym pisze tak. Chłosta to model szkoleniowy, którego używam od lat. Co? Nie byłem do tego namawiany przez kierownictwo banku. Na tym się warto pochylić, tak, prawda? Tak, właśnie, bo no chyba wszystko wskazuje na to, że jednak tu nie chodzi o przeproszenie ludzi, którzy zostali wychłostani na scenie, tylko chodzi o to, żeby kierownictwo banku nie miało przez tego pana problemów. No niestety Chińczycy nawet pytają, czy naprawdę na tym polega takie podnoszenie jakości pracy. Natomiast sam bank, o który tak bardzo martwi się pan szkoleniowiec, no chyba jednak będzie miał problemy, bo nie dość, że musi się tłumaczyć już teraz całemu światu, bo nawet tu w Polsce o tym mówimy, to jeszcze będzie musiał pomyśleć nad finansową taką jakąś rekompensatą dla ofiar tego szalonego trenera. Ale raczej nie zajmą się tym już szef tego banku oraz jeden z wysokich rangą jego pracowników, bo oni zostali, no są różne doniesienia, czy to zwolnieni, czy zawieszeni, w każdym razie odpowiedzialność dyscyplinarna jest. Ale Chińczycy też w ogóle zajęli się tą sprawą nie tylko dlatego, że ona jest jednostkowo bulwersująca, ale co jest niezwykłe, oni na takim swoim odpowiedniku Twittera zaczęli pisać między innymi: tak, ja też miałem takiego rodzaju szkolenie, a tam wśród atrakcji, jak już tak używamy tego cudzysłowia dzisiaj, wśród atrakcji były na przykład bardzo wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, było golenie głowy i było obowiązek, żeby wypić surowe jajka. No, sprawa jest nieprawdopodobna. Mnie najbardziej zaskakuje pokora, z jaką ci ludzie wszystkie te kary przyjmowali. Dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, że będziemy mieli już teraz okazję zgłębić ten temat. Gościem 24 godzin Leszek Ślazyk, chiny24.com. Dobry wieczór, ukłony. Dobry wieczór, to może w takim razie ja zacznę. Z jakim cudem, z taką pokorą ci ludzie znieśli takie szkolenie i czy to jest odosobniony przypadek? Ja myślę, że to w realiach chińskich nie jest absolutnie odosobniony przypadek. Mam na myśli pokorę. To jest... Wiele czynników na to wpływa. Wychowanie, taka ukryta klasowość społeczeństwa chińskiego.
i najzwyczajniej w świecie strach podwładnych względem nie tylko przełożonych, ale również instytucji. Tutaj mieliśmy do czynienia z dużą instytucją, bankiem, gdzie pracownicy właściwie cały czas są świadomi tego, że są niewielkimi trybikami w wielkim mechanizmie i dla których bardzo istotne jest to, żeby nie stracić pracy bez względu na to tak naprawdę, co w tej pracy się dzieje. I to ma miejsce obecnie w tego typu instytucjach właśnie jak banki, natomiast kiedyś, czyli 10-15 lat temu, bardzo podobne historie miały miejsce w fabrykach. Dzisiaj już w fabrykach tego typu wydarzenia nie wydarzają się, ponieważ Chiny cierpią na brak rąk do pracy i o robotników się dba. Z urzędnikami bankowymi jeszcze nie jest tak źle, więc też te instytucje mogą sobie na wiele pozwolić, aczkolwiek podkreślę, że tego typu wydarzenia i tego typu szkolenia to jest na pewno ekstremum, tylko że to jest też ogromne państwo, 1,350 mld ludzi, więc wszelkiego rodzaju dziwactwa z pewnością mają tam miejsce. Z drugiej strony dużo nam to mówi o tym, zgadzam się z panem w zupełności, no, że nie można na podstawie przykładów takich jednostkowych rzutować na cały kraj. Z drugiej jednak strony, no, komuś przyszło do głowy, temu szkoleniowcowi, a ktoś to może zaakceptował, no, chociażby ci bankowcy, by przekroczyć w oczywisty sposób granicę między egzekwowaniem dyscypliny i rozwoju zawodowego, a po prostu gnębieniem i upokarzaniem ludzi, włączając w to przemoc fizyczną. Tak, tylko że to nie jest problem dotyczący wyłącznie relacji w miejscu pracy. To są też historie dotyczące relacji w rodzinach. Bodaj 2 lata temu słynna była historia pani, która nosiła pseudonim Matka Tygrysica i która tego typu metody stosowała wobec swojej córki, bodaj 8-letniej. To dziecko nie miało w ogóle dzieciństwa. Ono było od początku do końca przez matkę formatowane, aby stać się osobą sukcesu kiedyś tam w przyszłości, i ten sukces to miał być rodzaj nagrody dla rodzica za wysiłek i pieniądze poświęcone na wykształcenie i wychowanie dziecka. W Chinach generalnie myślę, że problemem jest znalezienie takiego środka, odkrycie jakby tożsamości, no bo mamy do czynienia z krajem, który głosi, że jest krajem komunistycznym, nie socjalistycznym, jest krajem komunistycznym, a z drugiej strony jest krajem, w którym nie istnieje właściwie system opieki medycznej, system opieki socjalnej dopiero się buduje, gdzie tak naprawdę obywatel jest skazany sam na siebie. I ludzie mieszkający w takich realiach, tak naprawdę trudno im znaleźć jakieś odniesienie, jakąś normę etyczną. To są poszukiwania. Być może szokujące, ale to są poszukiwania i na pewno takie sytuacje pozwalają wszystkim Chińczykom zobaczyć granice. To i myślę, że pod tym względem takie doświadczenie jest dla Chińczyków bardzo dobre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak w takim społeczeństwie, z jednej strony poszukującym norm, a z drugiej strony pełnym pokory, wygląda rola szefa? W Chinach generalnie mamy do czynienia z systemem wodzowskim. Bardzo często mówi się o Chinach jako miejscu pracy kolektywnej, natomiast w przypadku firm prywatnych to absolutnie się nie sprawdza. Jest jeden cesarz, jeden wódz, on o wszystkim decyduje, bez względu na to, czy te decyzje są mądre, czy niemądre, je się po prostu realizuje. Jest też w wielu prywatnych firmach taka polityka kadrowa, której podstawą jest to, aby nie zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie, aby nie zatrudniać ludzi sprytniejszych od szefa, ponieważ no, to jest hodowanie węża na własnej piersi, czyli powodowanie sytuacji, w której podwładni mogą założyć bliźniaczą firmę i stać się własną konkurencją.
Z drugiej strony, tak będąc trochę adwokatem diabła, no to jest państwo, z którym o współpracę zabiega każdy. No chociażby wczoraj, prawda, wizyta lidera chińskiego w Polsce i słusznie cieszyliśmy się z podpisanych umów. To jest kraj, który w takim razie ktoś tam w Chinach mógłby powiedzieć: słuchajcie, wy narzekacie na nasz styl, ale odnosimy sukcesy, więc będziemy dalej robić to, co robimy. Jasne, oczywiście. Myślę, że podstawą w ogóle zrozumienia sposobu współpracy z Chinami jest przyjęcie do wiadomości właśnie takiej sytuacji, że bez względu na to, czy nam pewne rzeczy podobają się, czy nie, musimy wybrać, czy chcemy z Chinami współpracować, czy chcemy z nimi robić biznes, czy też chcemy je reformować, czy chcemy w jakikolwiek sposób wpływać na to, jakie są wewnętrznie. A to wiadomo, że jest plan z góry skazany na klęskę, bo Chiny z pewnością nie będą pozwalały sobie na to, aby kraje zewnętrzne miały jakikolwiek wpływ na to, jakie one są wewnątrz. Sytuacja świadczy o tym, że prowadzący szkolenie jest out of date, jakbyśmy powiedzieli po angielsku, że nie jest świadom tego, jak funkcjonuje współczesny świat. Jeżeli chodzi o Chiny, to tylko jeden z portali społecznościowych, czyli Qiuqiu, posiada 850 milionów użytkowników. To jest bardzo aktywna, bardzo intensywnie funkcjonująca sieć i tego typu działania, tego typu zachowania, jak zachowania tego człowieka, czyli wiele innych zachowań nieprawidłowych w społeczeństwie, jest natychmiast obserwowanych i natychmiast potępianych. Proszę zauważyć, że zachowanie tego człowieka jest niezgodne z normą społeczną, natomiast nie ma tutaj żadnego związku jakby pomiędzy obywatelem a władzą, tak? To jest zachowanie obywateli nieprowokowane przez władzę. W związku z tym to jak najbardziej, takie zjawisko jak najbardziej będzie po pierwsze piętnowane przez internautów, po wtóre będzie również piętnowane przez władzę. Bardzo dziękujemy za przybliżenie tego zdumiewająco dziwnego procederu nagranego na tych właśnie zdjęciach, które dotarły do nas z Chin. Pan Leszek Ślazek, chin24.com, Państwa naszym gościem. Dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Również dziękuję bardzo. Dziękuję.